Dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy, czyli chyba nic więcej nie muszę mówić. Hole zakupowe to jest jakaś obsesja na YouTubie, jeżeli chodzi o sferę beauty, po prostu ludzie to kochają. Postanowiłam, że zrobię teraz taki haul, taki troszkę szybciej niż normalnie, bo jeszcze bym na pewno zbierała te rzeczy jeszcze pewnie miesiąc i dopiero zrobiłabym taki gigantyczny haul, ale powiem Wam szczerze, już niektóre zaczęłam nosić i po prostu boję się, że zapomnę, co Wam pokazałam, a co nie, dlatego dzisiaj ten oto film. Bez zbędnego przedłużenia, zacznijmy od pierwszej rzeczy. Są to buty z Promodu, właściwie espadryle, z takiej imitującej, materiał imitujący skórę, bo to nie jest skóra, ale taki wiecie, ala nubuk, kamelowe, prześliczne. Jedyne co się obawiam to, że będą się brudzić, ale ten kolor tak ostatnio strasznie mi się podoba i on niesamowicie wygląda z błękitem, z bielą, z szarym oraz z burgundem, który uwielbiam, po prostu nie mogłam sobie ich odmówić. I tutaj jest taka delikatna, jak widzicie, trawka. O, widać dobrze. I są bardzo wygodne, mimo że jeszcze ich nie nosiłam, zobaczcie. To po prostu jak je przymierzyłam, to czułam, że to jest taki totalny laczek, a ja po prostu mam płaskostopie, moje nogi są strasznie takie, powiedziałabym, chore, schorowane jak na swój wiek, a nie dlatego, że nosiłam szpilki czy coś, po prostu mam płaskostopie i jako dziecko nie ćwiczyłam, mam peszka i dlatego wolę płaskie buty, właśnie takie wygodne, żeby mnie te stopy nie bolały, także zobaczcie, takie. Ja do nich sobie tutaj tak sobie wymyśliłam, dobrałam takie fajne spodenki z Zary, w ogóle ten rozmiar jest taki mały, ja ostatnio strasznie schudłam. Ale nie, że się odchudzam, bo mi ciągle jedziecie, nie, po prostu no, tak wpływa na mnie sport i zdrowe odżywianie. I zobaczcie, jak to ślicznie wygląda, te kolory tutaj, ten błękit trochę tutaj z kamelu, to tak no mega odbija. I jeszcze sobie do tego wymyśliłam, że, i to było z Zary spodenki, że zakupię jeszcze taką bluzeczkę w Zarze. Oczywiście kamera ją tutaj mega wybieli. Zobaczcie na zbliżeniach, ona ma tutaj takie falbanki i dziury na ramionka. Ale to po prostu wygląda obłędnie razem. Wystawię Wam. I wszystkie te rzeczy nie były jakoś super drogie, bo spodenki... O, mam metkę. Słuchajcie, będę odcinać potem te metki. To Wam pokażę. Zobaczcie, mam nożyczki, ciach, odcinam, nie oddam do sklepu, także 59,90, bluzka kosztowała coś około 70 zł, ona była droższa, ale to jest taka, wiecie, coś innego i do tego buty za stówkę. Z rzeczy niesamowicie śmiesznych to jest gangsta czapka, po prostu powiem szczerze, ostatnio mówiłam coś o gimnazjum, że właśnie tam... Ja powiedziałam, że bomber jacket jest dla gimnazjum. Przepraszam, jeżeli kogokolwiek uraziłam, bo strasznie jakoś odebraliście to, a ja po prostu, no powiedziałam jak powiedziałam, nie chciałam nikogo urazić, a zobaczcie, ta czapka to jest typowa, nie wiem, podstawówka, ale strasznie mi się spodoba i stwierdziłam, że, o zobaczcie, nawet do tego białego, tu już mam metkę, zaraz ją odetnę, żeby nie było, po prostu się wygląda jakby się miało 15 lat, a ja z racji tego, że ostatnio jakoś lubię się odmładzać, bo już bliżej 30 niż 20, to stwierdziłam, że ta czapka jest całkiem stylowa i fajna. Podoba mi się i oczywiście standardowo ciach na wizji, żeby nie było afery metkowej, nie oddam tego do sklepu. Następnie perełka moich ostatnich zakupów to torebka Stosa, która przychodzi do nas, jeżeli zamawiacie, a jeżeli kupujecie stacjonarnie, po prostu kupujecie ją w takim przeciwkurzowym woreczku. I to jest Tous O'Brien Bandolera, jeżeli dobrze pamiętam, rozmiar S, to jest ta taka mniejsza. Słuchajcie, dwa te małe takie misie Tous, jak to się nazywa, takie, no żeby się nie rysowała, wiecie o co chodzi. Łańcuszek i do góry taki ochraniacz, żeby nam się nie wbijał ten łańcuch po prostu w ramię. Wszystko jest skórzane, prześlicznie wygląda, środek ma po prostu niesamowity,
bo to jest taki materiał, który też ma napis Toast, ale on jest taki śliski, taki, no widać, że dobrze wykonany ogólnie. Nie wiem, ekskluzywnie, ludzie nie lubią tego słowa, ale tak to właśnie wygląda. Prześliczna ma torebeczka, czegoś takiego potrzebowałam, bo szczerze wam powiem, mam pełno dużych takich właśnie toreb, które są ogromne i no do pracy spoko, ale czasami na wyjście do jakiejś sukienki to taka mała torebeczka jak najbardziej się sprawdzi, także mój nowy zakup, to bardzo, bardzo polecam. Dobra, jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to będą pochodzić one ze sklepu Promo oraz Zara. I tak, mam tutaj marynarkę, która jest po prostu przecudowna, taki kamel i to jest 100% bawełna, dlatego jedynym właśnie minusem tej marynarki jest to, że ona się niesamowicie gniecie, więc jeżeli nie lubicie rzeczy gniecących, to po prostu jej nie kupujcie, bo dostaniecie, szlak jasny was trafi, o tak powiem. Także taka marynarka z mankietem, bardzo fajna, taka długa, troszeczkę oversize'owa, ale bez przesady, jest w miarę dopasowana, jest taka luźna po prostu, ale nie przesadzona, także to jest pierwsza rzecz i strasznie mi się to podoba, na przykład taki styl z taką oto torebką, delikatny taki detal i luźna marynarka. Następnie, moi kochani, mam tutaj właściwie kochane, no chyba, że jakiś facet chce kupić prezent dla swojej żony, to zapraszam. Tutaj proszę, bluzeczka z Zary, taka z takim fajnym napisem. No, może on nie oddaje do końca mnie, no ale może być. Taki zwykły t-shirt, po prostu biały. Ja lubię t-shirty, gdzie jest biały gdzie jest cała biała i czarny na dół. Po prostu to fajnie wygląda, estetycznie, klasycznie, minimalistycznie, coś takiego. I w Zarze, ona nie pamiętam ile kosztowała, bo odcięłam już metkę, słuchajcie, odcięłam metkę. Robię postępy, także brawa dla mnie. I ostatnia rzecz to jest właśnie z tego tutaj, jeżeli chodzi o promo, to chyba nie, jeszcze coś będzie. To jest ta marynarka, którą już wam pokazywałam, ale chciałam wam jeszcze raz ją pokazać. To jest taka khaki marynarka zawiązywana tutaj. Przód jest taki fajny, typowo marynarkowy, a tutaj jeszcze związanie. No i oczywiście mankiety. Ja jestem uzależniona od takich mankiecików, lubię jak jest podwinięty rękaw. Nie lubię długich rękawów, jakoś mnie one przytłaczają i niewygodnie mi się to nosi, także to też z promodu polecam. Kolejna rzecz jest z Handemu, taka Wunga Bunga, ja to tak zawsze nazywam, mi się kojarzy z Afryką. I to jest taka, o patrzcie, metki nie odcięłam, życie, tego też nie zwrócę. Także, aha, i w ogóle korzystając z okazji chciałabym pozdrowić Swojowickę, którą spotkałam wtedy w Handemie w City Center w Poznaniu, pozdrawiam. Wtedy byłam po 12 godzinach pracy i po prostu pojechałam tylko, żeby to kupić. Także jeżeli byłam jakaś taka, cześć, w ogóle, to sorry, ale po prostu ledwo żyłam. W każdym razie bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. I tutaj mamy taką kamizelkę, to jest kamizelka taka dziergana. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Takim, o, frędzlami na maksa. Prześlicznie to wygląda właśnie latem, kiedy powiewa wiatr nad morzem, na jakieś właśnie strój kąpielowy, czy właśnie krótkie spodenki. Ja to widzę z tym. Biała bluzeczka, właśnie espadrylę, mała torebeczka, nie jestem już gotowa, także prześliczna rzecz naprawdę, a ona była dość droga, 149 zł, troszkę zawyżona cena, ale bardzo, bardzo fajna rzecz. Jeżeli chodzi o promo, to mam jeszcze taką bardzo letni wzór, paseczki, bardzo też modny wzór, wiecie, że ja paski uwielbiam, w serek. Oh,
fajne są przeszycia, bo widzicie, te paski się różnie układają. Ona jest oversize'owa, ale nie pogrubia, bo bardzo dobrze jest uszyta, tak mniej więcej tutaj detaliowana właśnie w tym miejscu. Także bardzo polecam, luźna, fajna koszulka. Metkę już odcięłam, zdążyłam. I tak, jeszcze jeżeli chodzi o takie zwiewne fruwajki, to tak zawsze nazywam, to jeszcze nie odcięłam metki, zobaczcie, jest. To mam, wiem, że będziecie na pewno się z tego śmiać, a może niekoniecznie, ale taki mam dzisiaj ubaw z tego. To jest bluzka, która jest Zary, taka fajna, w kolorze błękitnym, też wiecie, że to jest jeden z najmodniejszych kolorów teraz wiosny. To jest crop top, krótki i tutaj mi się tak sobie bunga bunga powiewa na wiosenne stylizacje w sam raz. Także, a ten kolor w ogóle świetnie wygląda właśnie z kamelem. Specjalnie się tutaj szybciutko schyliłam, żeby Wam pokazać, że właśnie ten błękit to jest hit, jeżeli chodzi o zestawienie tego koloru z tym, plus na przykład czerń i biały. Rewelacja, także polecam takie zestawienia kolorystyczne. I ostatnia koszulka, jeżeli chodzi o takie letnie inspiracje, to jest koszulka, która pochodzi z Kubusa. Właściwie to jest koszula, która ma ścięte, jakby zobaczcie tutaj, rękawy. Jest długa, z przodu krótsza, tył ma dłuższy. To jest taka fruwajka, która jest tutaj z boku obcięta, przez to ona tak fajnie opływowo na figurze się zachowuje, a przy okazji nie upina tej figury, przez to wygląda bardzo korzystnie na sylwetce. I to jest materiał, który będzie fajnie przewiewał i nie będziecie się dusić latem. I ja tak jeszcze bardzo lubię, na krótkie spodenki, do tego mała torebeczka, espadrille znowu, bo ja bardzo je lubię. I outfit gotowy, także to w Kubusie. Dobra, i kolejna rzecz pochodzi z Zary. To jest taki płaszczyk, taka narzutka, nie wiem jak to określić. Ogólnie taki, może być, że płaszcz. Właściwie jak oni to nazwali, bo jeszcze metkę mam. Płaszcz. To jest nazwane jako płaszcz. I to jest czarna, fajna... nie wiem, bo to mi się nie kojarzy z płaszczem. Kurczę, to jest narzutka według mnie. Czarna, fajna narzutka z takim tutaj srebrnym zamkiem. Tutaj ma gdzieś kieszonkę, o, na rękawku też. O tyle mi się to podoba, że to można fajnie zaciągnąć właśnie tutaj przy linii bioder, przez to ładnie ją można wytaliować i ogólnie to jest fajny look właśnie do superstarów, do konwersów, do tego ta czapka śmieszna na przykład moja i kolorowa torebka może być i to rozwesela, także tutaj bardzo mi się to podoba, to zobaczycie na zbliżeniach lepiej. Dalej, jeżeli chodzi jeszcze o takie sportowe rzeczy, to ostatnio kupiłam sobie koszulkę w outlecie właśnie w Poznaniu z Adidasa do biegania. Zobaczcie, oto taka. I powiem Wam, że to jest najlepszy zakup, jaki mogłam uczynić, ponieważ ja po prostu latem ja się tak duszę i ja biegam w tych takich krótkich topach i powiem Wam, że po prostu to zwraca uwagę, ludzie się patrzą, fotograf robi zdjęcia i ja to nie za bardzo się komfortowo w tym czuję, więc postanowiłam po prostu zakryć brzuch, ale żeby tu mieć po prostu przewiew i żeby biust był zakryty i żeby było wygodnie i fajnie, także polecam z tej serii Original Adidas. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to są to rzeczy z tego filmu, który umieściłam, Beautiful Spring. I tak, koszula, o nią było tyle zapytań, ona jest z Zary. Znaleźć linka właśnie w internecie Wam, bo wyszukałyście, nie mogłyście znaleźć, ale no nie gwarantuję Wam, że będzie, bo ja często kupuję stacjonarnie i po prostu nie wiem, czy to jest w internecie, czy nie, czy to już jest wykupione, także postaram się, jeżeli znajdę, to Wam zamieszczę. Też znowu mankiet jest, to musi być. I przepiękne zestawienie kolorystyczne, bo tutaj jest i właśnie kolor i kaki, granat, bardzo modne w tym sezonie, taki żółty, połączony z błękitem, także naprawdę bardzo twarzowa koszula. I ja do tego, wiecie dobrze, zostawiłam takie oto spodnie z dziurami. Bardzo Wam się one spodobały, dużo osób je zakupiło, one są ze Stradivariusa i kosztowały tylko, jak na te spodnie, tylko 99 zł, bo generalnie, wiecie, jak boyfriendy, to 200 zł, to w Zarze 300, a minimum 100 ileś, więc jakby fajna cena, dość duże dziury i na końcu mają taki oto mankiet. Ja Wam pokażę na przebitkach, czy właśnie wstawię ten film, możecie sobie tam zerknąć.
zobaczyć, jak one na sylwetce wyglądają, a wyglądają nieziemsko. Naprawdę świetny model boyfriendów, bo jak wiecie, boyfriendy potrafią zniekształcać naszą sylwetkę, a nie o to chodzi. Okej, i spodnie, które kupowałam razem z tą koszulą, ale jeszcze ich nie widzieliście, to są spodnie takie dopasowane z Zary. One tutaj jedyne, co mają takiego dziwnego, to jest takie drapowanie. Nie wiem, czy to będzie widać, tak patrzę w podgląd, nic nie widzę, no ale mam nadzieję, że na zbliżeniach będzie widać. Zwykłe kieszenie, one są dość takie slim, bardzo dopasowane, totalne rurki, tutaj noga ściśnięta na maksa. Ja sobie czasami podbijam je troszkę tak, żeby jeszcze bardziej wydłużyć tą nogę, pamiętajcie o tym triku. Ogólnie szare z białymi, delikatnymi przetarciami. Fajna sprawa i bardzo polecam. W Zarze one teraz są dostępne. I ostatnie spodnie, które udało mi się kupić w Zarze i strasznie się cieszę, ponieważ były one dość tanie. I poleciła mi je właśnie pani, jak byłam właśnie w Zarze, pozdrawiam panią, jak pani mnie kojarzy, chociaż wątpię, ale pani była przemiła. I po prostu powiedziała, że one świetnie leżą i że kosztują też niewiele jak na ten fason, bo 119 zł. Ja lubię taki kolor ogólnie, jak widzicie tutaj w tym holu troszkę się go przewijało. Marynarka, te buty i tutaj te spodnie. Także takie, one może nie wyglądają na sylwetce jakoś rewelacyjnie, że sylwetka wow, seks po prostu w wielkim mieście, ale one są wygodne i bardzo fajne do pracy, także polecam w Zarze. Teraz w obecnej kolekcji są dostępne. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, że te rzeczy, które pokazałam, dorwiecie w sklepach, bo ja zawsze mam stres, że ja pokazuję, bo potem nie ma tego, to wykupione, to już pokazałaś wcześniej na Instagramie i wykupili, także mam nadzieję, że po prostu te rzeczy znajdziecie, że się pocieszycie i na lato sobie coś fajnego kupicie. I co? I do następnych filmów. Buziaczki, dajcie kciuka w górę, jeżeli film wam się oczywiście spodobał i subskrybujcie kanał, jak wam się też kanał podoba, bo ostatnio troszkę was przybyło, co mnie bardzo cieszy, więc mam motorek do działania i będę coraz więcej nagrywać, mam taką nadzieję przynajmniej. Buziaczki, do następnych filmów. Pa, pa!